Chuj tam, nie przegrałem przez kontuzję, żeby nie było, że się kurwa tłumaczę. Przegrałem, tego dnia był lepszy. Mam nadzieję, że kiedyś dam mi rematch, ale spokojnie, przyjdzie na to czas. Skąd przyszedł ten pomysł na tego backfista? Bo się wydaje, że ta walka w miarę szła po twojej myśli, dopóki nie zrobiłeś backfista i była kontuzja. Kurwa, powiem ci szczerze, że nie ćwiczyłem tego nigdy. Może parę lat temu. To się wzięło chyba bardziej ulicznie. Co mogę powiedzieć? Chciałem backfista, bo myślałem, że wydłużę ten dystans, że go trafię, bo nie chciał w ogóle podejść do wymiany. Cały czas tam robił unik, nie chciał się bić ze mną. A że przez tą lewą nogę, już mogę oficjalnie, że to było lewe kolano, nie mogę zrobić kroku w przód, cały czas nogi zostawałem w tyle. Także cały czas go haczyłem po brodzie, ale brakowało tych dwóch, po prostu brakowało dojścia do niego. I dlatego nie było tego knockoutu. Ale to w ogóle nie wydaje mi się, że podczas tego pojedynku nie miałeś stabilizacji, bo te ciosy faktycznie były mocne, celowałeś, ale widziałem, że na nogach nie miałeś takiej stabilnej pozycji. Nie no, widziałeś, że te nogi, widziałem te filmy, jak ja biłem, nogi w ogóle zostawały z tyłu, jak typowy amator, nie biłem, nie, te cepy. Ale chuj, tam nie ma co płakać, nie ma co się tłumaczyć, przegrałem tego dnia. Co tam jeszcze gadaliśmy? Zaskoczył cię tym, Artur, że jednak zatrzymywał się na siatce i stał w miejscu, no bo to generalnie idealnie po to, żebyś go mógł trafić. Powiem ci tak, nie zaskakiwał mnie, ale musiałem uważać na kontrę. Byłem czujny, też nie chciałem za mocno wpadać, ale też brakowało mi tych paru centymetrów, był w chuj wysoki, ciężko było dojść, jeszcze mańkut, ciężko się z mańkutami walczy, no ale no przez tą kontuzję nie mogłem dojść. Ale nie tłumaczy się, nie? Denis, specjalnie po tym, co wczoraj też mówiłeś, włączyłem stoper po twoim wyjściu do klatki. 3 minuty 47 sekund musiałeś czekać na Artura, nie było najgorzej. Aha, dobra. Tak, ale jeszcze wiesz, ja wszedłem zanim jeszcze on wszedł, jeszcze zanim mi muzyka minęła cała w tym. To ci chyba nawet tutaj kolega Kaniowski, co komentował, mówił, że Artur wydłuża to wyjście, nie? On tam przecież jeszcze był, trochę tańcował, ale chuj tam. No właśnie, bo on wczoraj mówił, że ewentualnie tam podbiegnie i tak dalej, tego nie było. No nie było, no ale co tam. Denis, powiedz, bo widać było, że bardzo dużo agresji było z twojej strony. Jaki był plan na te późniejsze rundy? Jeśli był jakiś plan, to jaki to właśnie był plan? Bo dużo energii wpakowałeś pierwszą. Nie było planu w ogóle. Był plan taki, że pierwszą rundę robię wszystko, co w mojej mocy, by go znokotować. Do drugiej rundy wychodzę, jak nie mam siły, to się kładę i daję mu się obijać. Nie ma co to oszukiwać. Ja nie miałem kondycji, nie przygotowałem się w ogóle. Z trenerem Mirkiem przygotowaliśmy się bardziej mentalnie i bardziej wytrzymałościowo, bardziej siłowo i dynamicznie, ale kondycji nic nie mogłem robić. Jak tydzień temu kolega mój z Torunia, Gleba, może potwierdzić, że mi je była tydzień temu albo 8 dni temu noga na treningu. Naderwałem znowu sobie to, co się zrosło prawdopodobnie i już była myśl, że nie wychodzę, ale charakter kazał mi wyjść. Jak już, czy bym złamał rękę, czy nogę, tak czy siak bym wyszedł do walki. Także jeśli ktoś mi nie wierzy, jeszcze się z nim dzisiaj nie widziałem, tylko mi dziękował za dobrą walkę, pogratulował dobrej walki. Jak chcecie, to może go zapytać i Gleba powie, że u kolegi na tarczach jeba mi noga. Denis, tylko bo wywołałeś go do tablicy, to dopytam. Nie wiem, czy widziałeś to i słyszałeś to, co wczoraj Artur Szpilka mówił o tej walce, którą bardzo chętnie by zobaczył. Czyli ty i Gleba kontra Don Diego i Norman Park. To jest też coś, co ty byś widział oczami wyobrazić. To może się wydarzyć? Prawdopodobnie ta walka się wydarzy. Nie będę tutaj wam klepał na 100%, bo to włodarze muszą oficjalnie to przedstawić. Tutaj bez ich wiedzy nie mogę nic więcej powiedzieć, ale mniejsza klatka, nie? Bo ja kurwa nie chcę mi się za nim biegać. Ja się przychodzę i wiesz, jak chciałbym się pobić sportowo, to poszedłbym sobie do KSW. Albo biłbym się na Fejnie, na Babilonie i tak dalej. Ja tutaj jestem sportowcem, ale też freakfighterem. Ja to chcę dawać ludziom show, a nie kurwa walczyć na dystans i na punkty. Chcę po prostu wejść, nie byłoby ucieczki i dać ludziom tą krew, o której zawsze chcieli. Po prostu przychodzą tutaj, żeby się napierdalać, a nie kurwa, żeby grać na punkty, tak? No widzieliście, u mnie jest jedynka i się napierdalamy, żeby i nikt nie ucieka. No o to w tym wszystkim chodzi, nie? Jak chcą ludzie sobie patrzeć na sport 5-5, to niech sobie UFC włączą albo KSW. A dlaczego Gleba? Bo teraz wiesz, masz taki status, że pewnie wiele osób chciałoby z tobą w takim duecie zawalczyć. Glebę lubię, dobrze mi zawsze życzył, dobrze się zawsze o mnie wypowiadał. Dlatego jak mogę, to kolegów chcę pchać też tutaj do tej freakowej federacji. Teraz Bartek Szachta będzie u mnie walczył na The War, później też go może tutaj popcham. Zobaczymy. No ja taki nie jestem, że wiesz, jak ja mam dobrze, to moi dobrzy koledzy, którzy mi życzą dobrze, też mają dobrze. Jak ktoś mi życzy, no to jebać.